Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło dziś około godziny 13 na autostradzie A1 na pasie w kierunku Gliwic, niedaleko węzła Bełk. Jadący od strony Żortir najprawdopodobniej najechał na tył dostawczego Volkswagena. Przez godzinę autostrada była całkowicie zablokowana. Utrudnienia dopiero niedawno zostały usunięte. Według wstępnych ustaleń do wypadku doszło w wyniku najechania tira na jadącego pasem awaryjnym busa. Kierowca tira wiozącego węgiel nie zdążył wyhamować rozpędzonego pojazdu i uderzył w tył Volkswagena. Aby zminimalizować impet, kierowca tira zjechał z drogi i uderzył w barierę dźwiękochłonną ustawioną obok jezdni. W wyniku tego wypadku ucierpiały trzy osoby, jedna z nich została zabrana do szpitala helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego. Autostrada w kierunku Gliwic była zablokowana przez godzinę, później ruch prowadzony był jednym pasem jezdni. Okoliczności wypadku bada policja.